teraz pozwól, że zabiorę Cię do eksperymentalnego ogródka Grzegorza. No i sytuacja wygląda tak, że najpierw musimy wykopać gdzieś dół. Tu mam jedną borówkę, tu drugą i wykopię pomiędzy nimi dół. I zaraz zobaczycie, co się dzieje, ale najpierw trzeba wykopać. Nie ma letko. Więc do dzieła. W międzyczasie możemy zacząć produkcję. Czyli bierzemy donicę. Może być taka, może być z recyklingu. Z racji, że lubię recykling, to będzie z recyklingu. Jabłko, tarnina, podkładka. I teraz tak. To jest proste. Więc nasypujemy tu trochę piasku. I wsypujemy teraz nasze jabłuszko. Troszeczkę jabłuszek, że ja nie jestem specem. Można by to zrobić wszystko w jednej donicy. Ale ja, żebym się połapał, co jest co, to zrobię właśnie w ten sposób, jaki robię. Czyli po prostu u mnie wszystko wyląduje w różnie. Jestem ciekawy, czy tarniny to chyba jak urośnie nie będę szczepił, tylko posadzę. Jeszcze muszę dorobić tych pestek tarninowych, ale to pewnie już gdzieś indziej posadzimy. O. Co istotne, nie ubijamy tutaj ziemi. Ważne, żeby te nasionka mogły sobie tutaj spokojnie przezimować. Dobra, jedno mamy. Wykopię trochę jeszcze i dalej sypiemy. Tutaj mamy pigwę jabłkową. I będziemy robili dokładnie to samo. Chodzi o to, żeby nasionka zgubiły te wszystkie garbniki, taniny i inne substancje ochronne, które mają na sobie i by mogły sobie zakiełkować. I druga warstwa. Na potrzeby eksperymentów innych zostawię sobie troszeczkę nasionek, żeby jeszcze poeksperymentować. Zakopujemy, zaraz wkopujemy. Tak wygląda dół i w tym dole będziemy zimować. Na sam dół rzucimy. O kurczę. Rzucimy pigwowca japońskiego.
Trochę nam wyleciało. No ale cóż. Na szczęście mamy drugiego. I nie będę się tym przejmował. Może trochę wezmę, wyjmę. O. Dobra. Może coś tam. Tutaj mamy jabłko i tarninę. To jest fajna podkładeczka. Tutaj mamy pigwę jabłkową. I na sam koniec rzucimy różę. No i dobra. I to tak zakopiemy, zazimujemy. To będzie trochę wyżej, tam płycej, super. No i tak poczeka to do połowy marca mniej więcej. Tak to wygląda. Dobrze jest oznaczyć sobie takie miejsce, żebyśmy wiedzieli, gdzie tak naprawdę znajduje się nasz skarb. Żebyśmy na wiosnę mieli ułatwione zadanie w szukaniu skarbów. O. I ja sobie ten kwadracik tak zaznaczyłem. Jeszcze zamierzam zasypać go jakimiś igiełkami czy czymś w tym stylu i już.